Hej, Sławomir Koper, historyk, autor ponad 60 książek historycznych, specjalista od spraw, których nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj kolejny temat vloga. Wszyscy mężczyźni Marii Rodowicz. Oj, będzie się działo. Mało kto obecnie pamięta, że Maryla Rodowicz, a właściwie Maria Antonina Rodowicz, zaczynała karierę od zespołu folkowego. Sam byłem zaskoczony, gdy pierwszy raz usłyszałem płytę Maryla i jej gitarzyści, wydaną w 1970 roku. Na tle folkowego repertuaru, bardziej kojarzącego się Jean Baez czy Bobem Dylanem, usłyszałem znany mi głos, bardziej znany z różnych Małgosiek czy Sing Singów. Jej pierwszym poważnym partnerem życiowym był basista tego zespołu, Grzegorz Pietrzyk. Związek ten jednak nie miał przyszłości. Powód był prosty. Maryla straciła głowę dla czeskiego menadżera zespołu The Rebels, starszego od niej od rok Franciszka Janeczka. Był bardzo elegancki, przystojny, palił tylko zachodnie papierosy. Dziewczyna przeniosła się do Pragi, razem zamieszkali. Okazało się, że to nie do końca jest takie proste. Nie mieli mieszkania, zatem mieszkali głównie w Domu Kultury, gdzie ojciec Janeczka był dzieciem. W czasie tras koncertowych mieszkali w hotelach. Wreszcie Janeczek wpadł na pomysł, że kupi działkę i wbuduje dom. Okazało się jednak, że był zwolennikiem metod feudalnych. To znaczy, przy budowie domu pracowali wyłącznie zatrudniani przez niego muzycy, łącznie z Marylą. To chyba zdecydowało, że Maryla zdecydowała się na powrót do kraju. Tym bardziej, że w kraju osiągała coraz większe sukcesy, zdobywała laury na wszystkich festiwalach. Janeczek okazał się osobnikiem bardzo zazdrosnym, zabrał jej nawet swój prezent, czyli sportowego Fiata 850, ale po latach czescy dziennikarze uważają Marylę Rodowicz za jego pierwszą żonę. Kolejnym partnerem życiowym Rodowicz był fotograf Krzysztof Gierałtowski. Zamieszkali nawet razem, ale związek szybko się rozpadł. A do zerwania doszło ostatecznie podczas festiwalu w Sopocie. Podczas kłótni Maryla nago wybiegła z hotelu, zabierając kluczyki od jego samochodu. W zamian Gierałtowski nie oddał jej żadnych zdjęć, a zablokował zdjęcia innych fotografów. Z całego festiwalu, gdzie odniosła wielki sukces, tak naprawdę ma tylko jedno zdjęcie. Natomiast pokojówka, którą spotkała na korytarzu w nocy, gdy biegła nago, zapewne do końca życia nie zapomni tego widoku. Gwiazda festiwalu, nago na korytarzu. Na tym festiwalu zemstę na Maryli wywarł także Janeczek. Maryla śpiewała słynną Małgośkę, odnosząc zresztą ogromny sukces, ale towarzyszyli jej dwaj czescy muzycy, koledzy Janeczka. Na zachowanych zdjęciach widać ich dziwne zachowanie. Gitarzysta nie trafia akordami, natomiast perkusista uderza kijem od szczotki, wymachując w mikrofon i wydaje dziwne dźwięki naśladujące jodłowanie. Ale Maryla i tak odniosła sukces, a z Janeczkiem ostatecznie zerwała. Potem w życiu Maryli pojawił się Daniel Odbryski. Byli razem 3 lata, stanowiąc jedną z najgorętszych par ówczesnego PRL-u. Był jednak jeden problem. Pan Daniel był żonaty, nie dostał rozwodu. Opowiadałem zresztą o tym w jednym ze swoich poprzednich vlogów. Po 3 latach Daniela zastąpił czerwony książę Andrzej Jaroszewicz, ale tylko na 2 tygodnie. Potem pojawił się kolejny żonaty mężczyzna, bo Jaroszewicz też był żonaty, a tym żonatym mężczyzną był reżyser z Krakowa Krzysztof Jasiński. Oj, to była mocno skomplikowana historia. Problemem było nie to, że Jasiński był żonaty, a to, że był abnegatem życiowym. Tak naprawdę dla niego liczył się tylko teatr i wędkarstwo. A z dóbr doczesnych potrzebował wyłącznie szczoteczkę do zębów i miejsce, gdzie mógł hodować białe robaki na ryby. Przez jakiś czas Maryla mieszkała z nim razem w jego gabinecie w Teatrze Stu. Potem dostała mieszkanie w Warszawie. Urodziła 2 dzieci, a Jasiński tak naprawdę specjalnie się nim nie interesował. Bardziej obchodziło go to, by odreagować stresy po porodzie. Oczywiście rodziła Maryla, a nie on. Nie wiadomo, czy Maryla zdecydowałaby się na rozstanie, gdyby nie to, że Agnieszka Osiecka poznała ją z Andrzejem Dużyńskim, wówczas prowadzącym serwis Peugeota. Wprawdzie on także był żonaty, ale to dla Rodowicz nie była nowina. Związali się ze sobą i mąż odegrał ogromną rolę na początku lat 90., kiedy w Polsce nastąpiła transformacja. Był jej menadżerem, dzięki czemu Maryla gładko przeszła z roli Madonny RWPG, jak ją złośliwie nazywano, do gwiazdy estradowej epoki kapitalizmu. Wydawało się, że zawsze będą razem i to jest właściwy mężczyzna. Jednak ostatnie wydarzenia pokazały, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju i nawet po wielu, wielu latach wspólnych małżeństwo może zakończyć się ogromnym skandalem. Cóż, tak bywa, takie jest życie. Ale Maryla wiecznie żywa, zawsze będzie na topie. Jeżeli się podobało,
to lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę. A w kolejnym odcinku Krzysztof Komeda. Hej!